Telewizja Skawina. W tym roku już mamy 12. edycję Dni Regionalnych. Wszystkie konkursy, które miały miejsce, odbywają się począwszy od początku lutego do 22 marca, wtedy kiedy mamy podsumowanie Dni Regionalnych i wręczenie nagród. We wszystkich konkursach uczniowie naprawdę z ogromnym zaangażowaniem brali udział, a było ich kilka. Mamy konkurs fotograficzny, konkurs plastyczny, mamy również konkurs na fajną makietę Parku Skawińskiego. Mamy również, tak jak dzisiaj, konkurs wiedzowy, gdzie rzeczywiście widać było ogromne przygotowanie uczniów. Dużo czasu spędzili, żeby się przygotować, więc no, dla nas jest to naprawdę bardzo ważne, że ci uczniowie chcą brać udział. Z roku na rok biorą udział i naprawdę czasami trzeba było przeprowadzić wewnętrzne konkursy w klasach, żeby wytypować trójkę uczniów, która będzie reprezentowała klasę. Witam Was, drodzy uczestnicy, bo to właściwie Wy dzisiaj gracie główną rolę. Każdą klasę reprezentuje trzyosobowy zespół. W pierwszej części konkursu będziecie odpowiadać na wylosowane przez Was pytania. Za chwileczkę będą podchodzić do Was dziewczynki. Kto zaprojektował obecny budynek ratusza miejskiego w Skawinie? Władysław Rykielski. Z którego wieku pochodzą ołtarz główny i ołtarze boczne kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza? Z XIX wieku. W czasie II wojny światowej część ratusza uległa zniszczeniu. Podaj jak? Wieża zegarowa. Kto przyczynił się do zniszczenia ratusza Skawińskiego? Podróż Szwedzki. Tak. Ile i jakie zabytkowe obrazy znajdują się w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza? W którym wieku został zniszczony zamek w Skawinie? Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. Gdzie mieści się pałacyk Sokół? W jakim stylu został wybudowany ołtarz w ciele ofiarowania Najświętszej Marii Panny? Konkurs był na bardzo wysokim poziomie, pytania były trudne, a zespoły doskonale przygotowane. Jestem pełna podziwu dla nauczycieli, pracy nauczycieli. Niewątpliwie musieli przygotować dzieci. A myślę, że tutaj ogromna praca pani Renaty, która jest inicjatorką i autorką samego konkursu. Ogromna wiedza dzieci, ale też zwrócę uwagę, że największą wiedzą wykazały się klasy czwarte, a nie klasy szóste. To też, myślę, daje do myślenia i do wyciągnięcia wniosków. Do szkoły przychodzę tutaj z wielką radością, ponieważ wszystko, co się dzieje, to jest zgodne z tradycją. Z tradycją związaną i ze Skawiną, a zwłaszcza z Korabnikami.